Opowiem Ci o 7 takich najpoważniejszych przekonaniach, jakie ma mnóstwo osób odnośnie pieniędzy, odnośnie zarabiania. I są to przekonania błędne, które prowadzą do tego, że tak naprawdę w życiu tych osób pieniędzy nie ma. Albo jest ich ograniczona ilość i tak naprawdę muszą kombinować, co by tutaj zrobić, żeby mieć na opłacenie rachunków, co by tu zrobić, żeby mieć na emeryturę, na jakiekolwiek wydatki, a nie ma tak, że pieniądze się same pojawiają. Więc jakie to są bariery, blokady? Posłuchaj i zastanów się, czy nie masz przypadkiem jednej z nich. Pierwsza z nich jest związana z tym, że oczekujemy, wydaje nam się, że jeśli będziemy mieć odpowiedni papierek, bo to jest to dosłownie papierek, to ten papierek zapewni nam dobrobyt. Ten papierek jest to świadectwo szkoły, świadectwo bycia doktorem, magistrem, inżynierem itd., itd. I mamy przekonanie, że ten papierek coś zmieni. Tak naprawdę ten papierek czyni cię niewolnikiem, bo to już nie chodzi o to, że musisz ileś tam lat poświęcić na studiowanie, ale ten papier sprawia, że zamyka się twoja droga do wolności, bo powiedzmy, że wykształciłeś się na prawnika, zajęło ci to 5 lat studiów, potem aplikacje, inne formy kształcenia, 10 lat spokojnie minęło, po 10 latach zaczynasz zarabiać pieniądze. I cieszysz się, że masz ten papierek i pojawia się mały problem, bo chcesz pojechać na wakacje, okazuje się, że pieniędzy wtedy nie ma. Chcesz po prostu wziąć sobie dzień wolnego, pieniędzy wtedy nie ma. Więc coś tu chyba jest nie tak. Tak samo jest, wciskają nam, żeby zostać na przykład lekarzem, bo to jest taki super zawód i też się będzie super zarabiać pieniądze. W praktyce wygląda to troszkę inaczej, bo dyżury, jeden szpital, przychodnia, cały dzień wyjęty z życiorysu, nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu dla swojej rodziny, po prostu musisz harować, nie mówiąc o bardzo ciężkich studiach. Jeszcze po studiach też trzeba swoje odpracować, zanim w ogóle będziesz mógł uprawiać zawód, a jeszcze do tego, ile masz problemów, kiedy przychodzą do ciebie ludzie, kaszlą ci, narzekają z rozmaitymi chorobami. No, nie wiem jak dla ciebie, a dla mnie to nie jest specjalnie fajne, ale masz tą samą sytuację, co tak szanowany prawnik. Nie masz czasu wolnego. Musisz po prostu pracować. Musisz pracować, żeby mieć pieniądze. I ja wiem, że to, co w tym momencie mówię, jest bardzo niepopularne, bo wszyscy mówią o tym, musisz mieć dobre wykształcenie, żeby dobrze zarabiać. Praktyka pokazuje, myślę, że ty też znasz takie osoby, które nie mają ani wyższego wykształcenia, a nawet niekiedy nie mają skończonej szkoły średniej, bo wcześniej wzięli się za biznes i dzięki temu biznesowi żyją tak dobrze, że zatrudniają tych wszystkich magistrów, inżynierów i innych profesorów. Chodzi o twoje doświadczenie. A czy uczelnia wyższa da ci wystarczające doświadczenie? Myślę, że to, jak ukończyłeś taką uczelnię i poszedłeś gdziekolwiek, zapukałeś z pytaniem, czy cię zatrudnią w danej firmie, jak usłyszałeś kwotę, to chyba się lekko zdziwiłeś. Więc pierwszy mit, myślę, że mamy tutaj obalony, papierek nie da ci sukcesu. A osób, które osiągnęły naprawdę duże sukcesy, czy też duży standard życia dzięki papierkowi, jest niewielka ilość. Jest niestety niewielka ilość. Kolejny mit jest związany z 8-godzinnym dniem pracy. Pracujesz 8 godzin, idziesz gdzieś do pracy na etat i ten czas sprzedajesz po prostu za pieniądze. I w twojej głowie pojawia się myśl, o, pójdę do tej pracy, w tej pracy za godzinę dostanę tyle. Swoje 8 godzin po prostu sprzedajesz. I to, że wszyscy tak robią w tym kraju i w wielu miejscach na świecie, to nie znaczy, że jest to sposób na to, żeby mieć pieniądze. Bo pieniędzy nie zarabia się przez 8 godzin, możesz pieniądze zarabiać pracując pół godziny dziennie albo godzinę dziennie. Oczywiście możesz pracować też 16 godzin dziennie, ale to w ogóle nie chodzi o godziny i w ogóle nie chodzi o sprzedawanie godzin.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zresztą nawet wczoraj obejmowałem konferencję i opowiadałem o jednym panu, który nawet sam nie pisze książek, tylko ma autorów, którzy piszą za niego książki, i pan zarabia rocznie 100 milionów dolarów. Tak, 100 milionów dolarów i nie poświęca na pracę ani 8 godzin, ani nawet 4 godzin dziennie. To jest pan, który jest od myślenia, od wyznaczania kierunku, i to inni robią coś za niego. Więc teraz pomyśl, którą opcję wolisz. Niezależnie od czy masz teraz lat 15, czy masz lat 50, bo cały czas masz wybór, bo twój jutrzejszy dzień, nawet co dzisiaj jeszcze zrobisz, to jest wszystko w twoich rękach. Więc masz wybór, co ty z tym zrobisz. Czy będziesz dalej dążyć do tego, żeby sprzedawać się za 8 godzin pracy? To sobie przemyśl. Kolejna sprawa jest związana z takim mitem na temat, no, dla mnie to jest blokada, też myślę, że bardziej promowana przez banki czy instytucje finansowe a propos tego, żeby oszczędzać pieniądze. Co chwilę gdzieś tam reklamy, nawet w filmach, wszyscy mówią oszczędzaj pieniądze, oszczędzaj pieniądze. W praktyce wygląda to tak, że jak popatrzeć na oszczędności Polaków, to wygląda to bardzo nieróżowo, ale wiele osób przez to, że nie ma pieniędzy na to, żeby je oszczędzić, to ma taki wyrzut, ojejku, ja nie mogę nawet zaoszczędzić pieniędzy, bo po prostu za mało zarabiam. Za mało płacą za te 8 godzin pracy, jak tam chodzę na ten etat. Bo nie miałem odpowiedniego papierka i dlatego mi nie dali odpowiedniej płacy. Idzie za tym oszczędzanie. Widzisz, jest różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem, bo w momencie, kiedy ty oszczędzasz pieniądze, to tak naprawdę pieniądze tracisz. Wtedy to bank czy instytucja finansowa zarabia na tym, a nie ty. W jaki oto sposób? Popatrz, jeśli jest inflacja na poziomie powiedzmy 7%, a dobra, teraz była inflacja 15-20%, a oprocentowanie lokaty bankowej było ile? 5-6%, czyli trzymałeś pieniądze na lokacie bankowej i traciłeś pieniądze, bo lokata była poniżej poziomu inflacji. Oszczędzanie, mój drogi, moja droga, nic ci nie da. Musisz się nauczyć inwestowania i to nie jest ciężka sprawa, bo skoro masz czas na to, żeby obejrzeć YouTube'a, jakieś seriale w telewizji, to masz też czas na to, żeby siąść godzinę, dwie godziny, nauczyć się po prostu, jakie są formy inwestowania. Na tym kanale też sporo na ten temat mówiłem, więc wystarczy sobie tego typu filmiki pooglądać. I od najprostszych rzeczy można zacząć inwestować. Ja w ogóle z rozbawieniem przeczytałem w tamtym tygodniu, że jest teraz boom inwestycyjny na garaże. Jak opowiadałem o tym na konferencjach 3, 4, 5 lat temu, że nie potrzebujesz dużo pieniędzy na inwestycje, bo wystarczy ci kupić garaż, to tak się ze mnie naśmiewali, co ty Jacek opowiadasz, tam będzie garaż kupował. Teraz się okazuje, że wielki hit inwestycyjny. Więc tak, trzeba wiedzieć, w co inwestować. I to nie jest naprawdę bardzo skomplikowana wiedza i nie mówię tutaj o żadnych lokatach bankowych. Kolejna bariera, blokada jest związana tym razem z twoim mentalem, z tym w sumie, co miałeś wkładane do głowy od małego, a miałeś wkładane do głowy to, że bogaci są źli, że jak jest jakiś film czy jakaś książka, to zawsze jest jakaś tam bogata osoba, która nie pomogła biednej, dlatego ta biedna albo zmarła, albo nie miała odpowiedniego wykształcenia, albo kłody były rzucane pod nogi, ale generalnie bogaty to jest ten zły. I jeśli masz takie przekonanie, a prawdopodobnie masz, bo było ci wpajane od zawsze, czy to przez literaturę, czy przez społeczeństwo, to jak ty możesz stać się bogatą osobą, jeśli myślisz, że osoby bogate są złe? No, nie możesz stać się bogaty, bo będziesz myślał sam o sobie, że jesteś złą osobą. A ja znam bardzo dużo bogatych ludzi i to nie jest tak, że bogaci ludzie są źli. Oni po prostu mają pieniądze. I to nie jest tak, że pieniądze kogoś psują albo nie psują. Jeśli ktoś przed zarobieniem dużej ilości pieniędzy był zły, no to jak zarobi większe pieniądze, to on dalej zły pozostanie. Ale jak ktoś jest dobrą osobą, jak zarabia duże pieniądze, to nie znaczy, że coś takiego pieniądze zrobią, że on stanie się zły. Nie wiem, skąd takie dziwne przekonania są też rozpowszechniane. Bogaci to są po prostu bogaci. I tak jak
wśród biednych są osoby złe i dobre, tak samo wśród bogatych są osoby dobre i złe, bo to jest normalny przekrój społeczeństwa. Ale generalizowanie i mówienie, że osoby bogate z gruntu muszą być złe, jest po prostu co najmniej zabawne. Ostatnio ktoś mi powiedział, że jest jakaś strona internetowa, gdzie po numerze rejestracji można sprawdzić, jak dany kierowca jeździ. I jest jakiś taki ranking najgorszych kierowców w Polsce. I na szczycie tego rankingu są wszystkie najlepsze samochody w Polsce, więc można sobie zrobić przegląd. Czy jakieś Rollsy, czy Bugatti, czy inne Bentleye. I wierz mi, gdybyś miał Rollsa, to nie jeździłbyś tak, żeby zajeżdżać komuś drogę, żeby specjalnie łamać przepisy. Po prostu normalnie się jeździ takim samochodem. Ale komuś, nazywajmy rzeczy po imieniu, żal dupę ściska. Więc nie ma problemu, żeby opisać coś w internecie, żeby, ja mu pokażę. Jeździ sobie takim samochodem, nakradł na pewno, bo to bogaty, to zły, prawda? I to pokutuje potem właśnie w tego typu zachowaniach. Więc też masz do przemyślenia. Kolejna sprawa, która jest dużym ograniczeniem to szczególnie jeszcze w Polsce jest, do zdobywania bogactwa, jest przekonanie, że wszystko się należy za darmo. Wszystko macie mi dać, wszystko mi się należy. Myślę, że to bierze się stąd, że mamy w Polsce, powiedzmy, darmową służbę zdrowia. Jakoś nikt nie zwraca uwagi na to, że musisz płacić podatki, żeby ta służba zdrowia działała, ale formalnie mamy powiedziane, że służba darmowa jest bezpłatna, ale spróbuj się umówić do lekarza albo do dentysty za twoje podatki. A jest też problem z kształceniem, ponieważ w Polsce studia wyższe są bezpłatne. I z tego rodzą się problemy, ponieważ ludzie, którzy kończą studia, wydaje im się też, że im się należy. Ja skończyłem studia wyższe, ale to nie uważam, żeby mi się należało, ale niestety spotykam mnóstwo osób, którym wydaje się, że im się należy, żeby im coś dać za darmo. Dlaczego? No bo tak. A dlaczego? No bo tak. Widzisz, jest różnica między Polską a na przykład Stanami Zjednoczonymi, gdzie w Stanach nie ma czegoś takiego, że ludzie uważają, że im się coś należy za darmo, więc tam jak idą do lekarza, płacą grube pieniądze. Jak chcą dodatkową wiedzę, jak chcą się rozwinąć, płacą za to grube pieniądze. W Polsce jest podejście, należy mi się, daj mi to za darmo. Więc mój drogi, jeśli będziesz żył właśnie z takim przekonaniem, że coś ci się należy za darmo, to ciężko ci się będzie rozwinąć, bo jeśli na przykład chcesz się czegoś nauczyć, chcesz zdobyć jakąś nową wiedzę i na przykład siedzisz i oglądasz YouTube'a, i wydaje ci się, że na YouTubie dostaniesz fachową wiedzę w jakimś tam specyficznym temacie. Nie dostaniesz. Nie dostaniesz fachowej, konkretnej wiedzy na YouTubie. I ja wiem, o czym mówię, ponieważ YouTube'a prowadzę od 10 lat. Jak widzisz, daję trochę wiedzy, która myślę, że zauważyłeś, że ma sens, ale tą najcenniejszą wiedzę, ja tej wiedzy na YouTubie, przykro mi, ale nie daję. Dlaczego? Dlatego, że ja za tą wiedzę zapłaciłem krocie. Wydałem kilkaset tysięcy złotych na rozmaitego rodzaju kursy, szkolenia, rozmaitą edukację. I dzisiaj nawet rozmawiałem z jednym panem, który chciał, żebym mu dał dostęp do kreatora milionerów za darmo. Wiesz co, kiedyś robiłem takie rzeczy, jak mnie ludzie prosili, tam różne rozmaite powody podawali i przekonałem się, że to jest faktycznie tak, że nie warto. Bo jak ktoś dostaje coś za darmo, to tego nie szanuje. I miałem niestety potem różne hejterskie zachowania osób, którym pomogłem, a potem różne głupie rzeczy opowiadały. Nie kończąc tego, do czego się sami zobowiązali, płacząc, że nie mają pieniędzy, mają trudną sytuację życiową itd., itd., itd. Więc też nauczyłem się po prostu życiem, że dawanie naprawdę czegoś wartościowego nie ma sensu. Może ci to nie podobać, mówię ci jako niezbyt młoda już osoba, która trochę w życiu przeszła i wiem niestety, jak to wygląda. Kolejne
ograniczające przekonanie jest związane z tym, że żeby mieć pieniądze, trzeba ciężko pracować. Trzeba wiele godzin pracować i trzeba ciężko pracować. I idzie za tym coś jeszcze, bo robi tak wiele osób, bo myśli, że życie jest trudne, że życie jest ciężkie, że wszystko jest drogie. Więc jeśli ty myślisz właśnie w ten sposób, że życie jest trudne, że życie jest ciężkie, no to ono faktycznie dla ciebie takie się staje, bo za twoimi myślami, twoje myśli tworzą twoją rzeczywistość. Więc jak się ma pojawić w twoim życiu dobrobyt, jeśli uważasz, że wszystko jest drogie? Wszystko ma po prostu swoją wartość. To chodzi po prostu o to, żeby więcej zarabiać. Tak, ja kiedyś naczytałem się rozmaitych książek, rozmaitych guru, fachowców i tam było pisane Jacek oszczędzaj, no, nie było napisane Jacek, ale do czytelnika oszczędzaj, masz oszczędzać pieniądze na wszystkim, co się da. I ja wtedy miałem Toyotę Corollę, to był mój drugi samochód, kupiony na studiach na trzecim roku. Byłem bardzo z niego dumny, bo miałem wtedy najlepszy samochód na uczelni. W każdym razie miałem raz możliwość kupna w dobrej cenie felgi. Jak kupiłem te felgi, samochód, te felgi były troszkę większe, samochód zaczął mi więcej palić, a wcześniej robiłem dokładne notatki, ile mi samochód spala, więc normalne jego spalanie było tam w granicach 4,8, 4,9. Tak, kiedyś samochody tyle paliły. Jak założyłem te felgi, zaczął palić pół litra więcej. Więc sobie myślę, o rany, przecież moje wszystkie cele finansowe, marzenia legną teraz w gruzach, bo to jest za drogie, a ja muszę oszczędzać. I sprzedałem mój cudowny, wspaniały samochód. I wtedy nastąpiła bardzo poważna zmiana w moim życiu, bo uświadomiłem sobie, że pozbyłem się czegoś, co dawało mi ogromną frajdę. Bo ten samochód to była dla mnie wolność. To była moja miłość, mój samochód, gdzie mogłem wsiąść i jechać, gdzie chcę, jak chcę. I zdałem sobie wtedy sprawę, że to nie chodzi o to, żeby oszczędzać. To nie chodzi o to, żeby myśleć, że coś jest drogie, tylko chodzi o to, żeby zacząć zarabiać więcej. Taka bardzo prosta, banalna zmiana przekonania. Ja do tego doszedłem w bólu przez mój samochód. Teraz mówię ci to, żebyś sobie to przemyślał, żebyś sobie to przemyślała. Po prostu chodzi o to, żeby zarabiać więcej. I na koniec, siódme przekonanie, które w sumie pokrywa się z kilkoma po części, które do tej pory powiedziałem. Przekonanie, że czas to pieniądz. Przekonanie, że trzeba sprzedać swój czas po to, żeby zarabiać pieniądze. Możesz się z tego bardzo łatwo wyleczyć, chociażby możesz sobie obejrzeć konferencję, którą wczoraj robiłem odnośnie sposobów też zarabiania. I tam między innymi opowiadałem o zarabianiu na wiedzy, czy zarabianiu na chociażby książkach. I ja wiem, że no, czegoś zostaliśmy nauczeni, jak byliśmy mali i ta wiedza może być zbyt szokująca dla co niektórych, więc po prostu gdzieś tam link dam, może tutaj się u góry wyświetli, obejrzyj sobie tą konferencję z wczoraj. Mam nadzieję, że pozbędziesz się przekonania, że czas to pieniądz. Nie. Czas to czas. Zarabianie pieniędzy, czas możesz sobie, powiedzmy, wykupić, bo ty do tej pory patrzysz, że ty jako jednostka możesz zrobić określoną ilość rzeczy, ale nie zwracasz uwagi na to, że możesz mieć 2, 3, 4, 44 tysiące, 400 tysięcy osób, które będą robić coś za ciebie albo dla ciebie. Więc twoja doba nie będzie mieć 24 godziny, tylko może mieć setki tysięcy godzin. Tak, widzisz, kiedyś miałem nawet dylemat a propos nagrywania filmików na YouTube, bo tam są statystyki pokazywane, że dany film został obejrzany przez ileś tam dni czy tygodni, bo jedna osoba ogląda 4 minuty, 10 osób ileś tam, a 100 tysięcy osób w sumie to jest ileś tam tygodni oglądania. Wtedy miałem duży dylemat, czy może nie powinienem jednak przestać i nie nagrywać tych filmów, bo zabieram ludziom czas. Dlatego staram się te filmiki, które robię, żeby miały możliwie największą wartość, żeby tego czasu jednak nie zabierać. Nie wiem, ile zapamiętałeś, ile zrozumiałeś z tego filmu. Jak naprawdę ci zależy na tym, powinieneś sobie to teraz spisać na kartce, siąść i przemyśleć. A jak chcesz więcej się dowiedzieć w tym temacie, to w niedzielę zrobię dłuższą konferencję jeszcze na temat pieniędzy.
i dowiesz się, jak sobie z tymi wszystkimi obiekcjami poradzić, żeby je obrócić na swoją korzyść. Dziękuję.